Witam wszystkich. Mamy dzień piąty mojej cudownej diety. Obecnie jest środa, 20 września, godzina prawie 7 wieczorem. Właśnie wróciłem z małej przejażdżki rowerowej. Niestety planowałem trochę dłuższą, ale czas nie do końca mi pozwolił. Zrobiłem tylko tam około 10 km. Według pulsometru, na pulsometrze starałem się być w tej strefie tlenowej, tak zwanej aerobowej, żeby spalać tłuszcz. W dużej części mi się to udawało, chociaż nie zawsze. Według tego, co pokazywał pulsometr, tam tysiąc kilkadziesiąt kalorii, przepraszam, kilokalorii zostało spalone. Z racji tego, że jestem jeszcze świeżo po treningu, mam tak zwane otwarte okno anaboliczne, więc muszę tutaj sobie zapodać. Zrobię zaraz sobie koktajl białkowy. Do tego dołożę, to może zaczniemy, będę mówił. Jak już wspomniałem, wleję zwykłą wodę kranową, odpuszczoną, zimną. Bardzo dobrze się nadaje. Poznańska woda jest chwalona, zachwalana przez akwanedrze, można pić. Ziarno babki Kłesznik. Taka płaska łyżeczka. Dołożymy trochę, żeby trzymała. Jest godzina 7, zanim pójdę spać koło północy. To, żeby nie musiało mi burczeć w brzuchu. Ostropest. To jest mój ulubieniec, jeżeli chodzi o właściwości. Jeżeli chodzi o smak, jest tragiczny. Nigdy nie jadłem trocin, ale podejrzewam, że trociny drewniane gdzieś w stolarni mniej więcej tak smakują jak ten ostropest. I ziołeczko. Na tą porcję wody mniej więcej półtorej miarki. Tego też wsypiemy. Ok. Zamykamy szczelnie, żeby nie zaciągało wilgoci. Białko jest dosyć mocno odwodnione, silnie higroskopijne. Także bardzo chętnie zasysam wodę. I mieszamy. To jest taki shaker trochę, powiedzmy, słabszy w pracy, do koktajli mam lepszy, w sensie trochę bardziej lepiej skomponowany, jeżeli chodzi o rozmieszanie. Cyk i kolacja gotowa. Tutaj mamy szreka. Bazę do szereka już wielokrotnie opowiadałem, co jest w bazie. Jest tutaj jarmuż, jest koperek, jest szczypior, jest imbir, jest jabłko, tutaj jest także śliweczka, jest kiwi i o czymś zapomniałem. Aha, no ogórek, różne tam takie, co się na winie, to jest wrzucone. Generalnie czyszczenie lodówki to tutaj jest. Także to jest bardzo potężna dawka węglowodanów, tych dobrych, fajnych, pozyskanych z owoców i warzyw. A to jest dodatkowo białko wspomagane właśnie ostropestem i babką Kłesznik, która też wypełni fajnie treść żołądka, że nie będę głodny, za chwilę to zacznie pęcznieć. Muszę to pić, żeby to zaczęło pęcznieć u mnie we flakach, a nie w bidonie tutaj w tym shakerze. Oczywiście to jest moja koncepcja, mój pomysł na mielenie tego. Kto chce, albo na przykład kolor mu się nie podoba, bo rzeczywiście kolor jest taki błota. Jeżeli ktoś ma jakieś zahamowania, żeby coś takiego popijać sobie, nie stoi na przeszkodzie, żeby jeść. Pokroić sobie, pogryźć, nie trzeba kroić w kostkę, nie trzeba kroić w dzwonka, jabłka. Można sobie normalnie gryźć, chrupać, żaden problem. To jest jakby moje rozwiązanie, łatwe, lekkie, szybkie i przyjemne, więc jeżeli chcecie, to polecam je, bo dużo szybciej się wchłania później z przewodu pokarmowego. Co dalej? Ja sobie to teraz szybciutko spożyję. Przygotuję parę rzeczy na dzień jutrzejszy i jeszcze pokażę, jaki mam pomysł na fajny produkt, czy fajną potrawę na jutro i chyba też na pojutrze. Ze względu na chroniczny brak czasu staram się robić troszkę więcej, tak żeby nie robić dzień po dniu, tylko modyfikować pewne rzeczy, dodawać, odejmować, ale żeby jakaś tam baza wyjściowa była na przynajmniej 2 dni. To na razie tyle. A to moje skarby, dzisiejsze zakupy.
dość późno jest, ale jeszcze planuję sobie zrobić zupę warzywną do tego Shreka. I jeżeli zdążę, to jeszcze jakąś serweczkę. Serweczka byłaby z kapuchy, marchewka, koperek. W lodówce mam jeszcze paprykę i szczypiorek. Zapomniałem dymkę. No właśnie. Jak to jest, jak człowiek starzeje się, łeb pusty zaczyna być. Do tego z reszty kapusty zrobię pseudokapuśniak taki warzywny, więc jest i kapusta, jest pietrucha, cukinia, por, seler, kalafior i szreka. Czyli znowu mam seler naciowy już schowany w lodówce, mam trochę pietruszki, no nawet trochę więcej niż trochę, do tego koperek, ogórek zielony i wymyślę coś jeszcze, zobaczę co się tam znajdzie w lodówce, to wtedy dołożę. Także to są skarby, z których będzie jutrzejsze i pojutrzejsze, przynajmniej z 6 posiłków. Wszystko wydane 20 zł 50 grosz. Podzielicie sobie przez 6, to wam wyjdzie cena jednego posiłku. Także dieta wcale nie jest taka droga, jak się może wydawać. I już jest. Pokrojone. Oczyszczone, umyte, pokrojone. Wszystko zajęło mi mniej więcej pół godziny, może 35 minut. Tak naprawdę można to było wrzucić przez mikser czy robot kuchenny z możliwością szatkowania. No i co? No i mamy tutaj praktycznie całą skarbnicę warzyw, witamin. To, co było na stole, jest wrzucone, pokrojone. Za chwileczkę pójdzie do wrzątku. I zapominam o sprawie, także zupa będzie perfekt. Żadnej roboty nie ma. Bardzo szybka, fajna robota. Polecam, bo można to wykorzystać. Później jeszcze pokażę mały myk, co do tego dodamy. Bo dodamy do tego trochę soczewicy. Zarówno czerwonej, która pójdzie na to, żeby ją rozgotować, żeby zrobiło się, jakby zagęściło nasz kapuśniak. I będzie soczewica zielona, która ma pełnić funkcję ziarenek, które będą wyczuwalne już. Jeżeli będziemy wrzucać wszystko naraz, myślę, że akurat soczewica zielona potrzebuje więcej czasu, dlatego ona dojdzie sobie i będzie odpowiednio twarda. Woda już nam się zagotowała. Przyciszę radyjko, żeby tutaj nas nie przekrzykiwało. Woda się gotuje. Zwiększymy trochę gaz, żeby to szło na petardę. I warzywa uważać, żeby się nie poparzyć, pomalutku. Woda będzie chlapać. Wody jest mniej więcej pół garnka. Trochę odparuje, ale nie za dużo. Natomiast docelowo ma powstać cały garnek zupy. Garnek ma około 5 litrów. W związku z tym będzie bazą. Za chwilę też powiem do czego. O. Mamy, dołożymy jeszcze resztę kapuchy, selera. To na razie wygląda strasznie, ale za chwilę usiądzie, więc się nie przejmować. Chodzi o to, że to ma być danie gęste. Nie ma być zupa jako zupa. To mają być warzywa z taką ilością wody jakby. Konsystencja trochę rzadszego bigosu. Tak dla zobrazowania. Jak to trochę teraz, że tak powiem, zmorzy się kapucha, dosypuję soczewicy i działamy dalej. Proste. Polecam. Tu nam się warzywa już gotują. Garnek jest pełen. Dokładamy trochę przypraw. Liść lakowy. Ziele. Wszystko według uznania do smaku. Trochę majeranku. Kapucha lubi zioła. A ja osobiście jeszcze dokładam trochę czerwonej papryki. Wtedy nie będzie taki bezbarwny, przeźroczysty rosół, tylko zbarwi się na kolor czerwonawy. No i tyle, i resztę gotujemy. Cudownym sposobem już jestem. Mamy przygotowane warzywa do szreka. Dosyć dużo pietruszki zielonej. Jest koperek, ząbek czosnku, kawałek imbiru, końcówkę papryczki, tej ostrej. Czyli widzicie, papryczkę tak naprawdę na cztery szreki,
Imbir, ten kawałek, który był startowo, też na cztery szereki w zasadzie wystarczyło. Ogórek, jest brokuł, szczypior, papryka czerwona. No i oczywiście, tylko gdzie to mam, Tu jest. Ta-da! Bez tego nie ma dobrego szereka. Smakuje, dzięki temu smakuje beznadziejnie, ale też dzięki temu jest bardzo dużo właściwości odżywczych. Jak na warzywo, bardzo fajny skład, polecam. Tym razem dołożymy troszeczkę jeszcze przypraw, żeby to miało znowu inny smak, żeby nam się to nie znudziło za szybko, żeby te smaki, że tak powiem, ewoluowały, żeby nam się chciało to jeszcze pić, bo po drugim, trzecim dniu tego samego smaku to nawet najlepszy szereg, uwierzcie mi, że no nie wchodzi, już generalnie się cofa. W związku z powyższym dzisiaj zamierzam dodać jeszcze trochę ziół prowansalskich, trochę dodatkowo tymianku, trochę takich mieszanki, już powiedziałem, właśnie pieprzu ziołowego. Nie ma to nic wspólnego z pieprzem, aczkolwiek no tam różne takie mieszanki różnych przypraw powodują to, że troszeczkę łamie smak. Oczywiście wszystkiego po szczypcie, wszystkiego po troszku, nie za dużo. Tutaj już nam dosypano soczewicę. Jak widać, gar jest pełen. To jest taka konsystencja, tak jak wspominałem, w zasadzie bigosu, trochę luźniejszego. Jak już soczewica będzie dochodzić, dosypię jeszcze czerwonej papryczki, chili albo czerwonej papryki ostrej. Zobaczę jeszcze, jak bardzo potrzebuje ostrości, żeby też trochę jakby urozmaicić, żeby trochę zaostrzyć ten smaczek, dlatego że wszystkie te warzywa, które są po prostu no, drętwe, no, nijakie. Kapusta, brokuł, seler, marchew, to wszystko ma takie po zagotowaniu, po rozgotowaniu to jest po prostu taka no, jarzynowa. No. A chodzi o to, żeby ona miała taki pazur i wtedy dokładając odrobinę papryczki chili albo czerwonej ostrej papryki. Zobaczę, muszę poszukać jeszcze gdzieś, powinienem mieć paprykę ostrą, wędzoną trochę. To też trochę załamie smak i będę miał wrażenie, że robiłem to na wędzące, na jakimś gnacie czy na czymś takim. Ok, bez gadania, zabieram się za robotę. Tak jak zawsze wyłączam w tym momencie, wyłączam. Dlatego, że no nie chcę wam hałasować, nie ma sensu. Tutaj żadnej filozofii, wszystko do jednego kociołka wrzucamy. Wodą jest. Także jak będzie już gotowy, to wtedy się znowu z wami połączę. Mamy to. Hurra! Mamy szreka. Bardzo ładnie, soczysta zieleń. Mam nadzieję, że to widać. Gęsty, ekstraktywny. Zazwyczaj wlewałem tutaj, resztę wypijałem. Dziś już jestem po posiłku, w związku z powyższym napełniam sobie dwie butelczyny. W takiej postaci szereg jest świetną alternatywą do posiłków zarówno węglowodanowych, jak i tłuszczowych. On jako ten główny składnik warzywo praktycznie pasuje do wszystkiego. Nawet jeżeli zdarzy się sytuacja, że nie macie czasu, nie macie jak, nie macie kiedy zjeść, to nic strasznego, bo tak naprawdę wystarczy wziąć 2-3 plasterki tej naszej szyneczki, do tego prawie litr takiego soku, które są, właściwie to są warzywa, tylko że rozdrobnione, i macie zagwarantowany posiłek. Tak więc dość uniwersalna sprawa. Jak macie czas, to do popicia szklaneczka na uzupełnienie warzywami. Jeżeli nie macie czasu, traktujcie to jako integralną część albo główną część posiłku. Złamać to sobie jakimś smakiem. Jeżeli jesteście w drodze, taka butelczyna, do tego na przykład banan, jabłko, śliwki. Z tym bananem trochę uważać, ale nie jest to najgorsza rzecz, jeżeli chodzi o szczególnie po wysiłku. Ale mamy takie położenie geograficzne Polski, że mamy jeszcze fajne jabłka, różnorodne smaki. Jak codziennie będziecie kupować inny smak od Deliciusa poprzez jakieś Jana Goldy, szampiony i tak dalej, to też wam się te jabłka naprawdę nie znudzą. A oprócz tego reszta ogranicza was tylko fantazja. Spróbujemy to wszystko zgrać, wrzucić i zobaczymy. Nie mam jakby odzewu od was, czy te filmiki są jakieś czytelne, nieczytelne. Jeżeli coś będzie niejasne, to proszę
rzucić w komentarzach. Nie rób tak, rób tak, albo rozszerz temat, albo nie mów skrótami myślowymi, bo ja jestem chaotyczny dosyć w wypowiadaniu swoich myśli. Za dużo mam myśli do wypowiedzenia w ciągu jednego otwarcia gęby. W związku z tym nie zawsze wszystko jest składne i prawidłowe. Także o to wybaczcie mi. Jeżeli chodzi o nasz bigos, zupę, warzywa, jakkolwiek by to nazywać, już jest dobre. W tym momencie właśnie wyłączam to z prądu. Proszę. Dołożona chwilę wcześniej papryczka. Na pewno złamie smak. To ostygnie. Zrobi się po prostu taki luźny bigos. I teraz, jeżeli chcecie, talerz na śniadanie, na obiad, na kolację. Do tego jeszcze jakiś tuńczyk może być ryba, może być szynka, może własnej roboty. Oczywiście mówimy o tych wędlinach tylko naszej, które gdzieś tam pokazałem. Później pokażę Wam jeszcze parę innych fajnych wariacji, jakie można zrobić fajne wędliny. Także w ostateczności, jeżeli nawet nie macie nic pod ręką, nie macie pomysłu, coś takiego na talerz, do tego puszka tuńczyka z wody i jest pełen posiłek, nie ma problemu. Jeżeli nie lubicie tuńczyka z wody, a lubicie jakąś inną rybę, mogą być szprotki z oleju, może być tuńczyk z oleju. Uważajcie na wszystkie ryby w sosach typu pomidorowego, typu po grecku, po gdańsku tam i tak dalej, dlatego że najczęściej w tych sosach są różnego rodzaju dodatki, które są dla nas B. Myślę tutaj o jakichś zagęstnikach typu skrobia, typu cukry i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Kończę dzień piąty, pełen sukces, czuję się nadal świetnie, pasek już nie ciśnie tak bardzo, tak więc próbowałem nawet dzisiaj zrobić mały eksperyment, przełożyłem to na dziurkę, na której miałem pasek wcześniej, no i wyglądałem jak Shaggy, spodnie od razu w kolanach, krok w kolanach, więc jest na pewno efekt, to nie jest tylko psychologiczny, tylko jest na pewno efekt fizyczny. Sam jestem bardzo ciekaw, ile tam mi zeszło i centymetrów, i z wagi, ale powiedziałem sobie, że ważę się i mierzę się raz w tygodniu, jest to niedziela. W związku z powyższym jeszcze chwilę trzeba poczekać, mamy środek tygodnia, tak więc jeszcze 3 dni. Sam jestem w niepewności i też Was potrzymam chwilę w niepewności. Ale jakikolwiek by wynik nie był, nie omieszkam się nim pochwalić. Jak się podobało, łapka w górę, polecajcie, chwalcie się, że Michał robi takie coś. Dla mnie to jest woda na młyn, bardzo lubię gadać, jeżeli to się komuś podoba i na coś się komuś przyda, to bardzo się cieszę, wtedy się chcę nagrywać dalej. Tymczasem życzę spokojnej nocy i dobranocy.